Dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie 7 rzeczy, których nie wiedzieliście o Jasiu Fasoli. Prawdopodobnie. Większość z nas kojarzy zapewne Rowana Atkinsona właśnie jako Jasia Fasole. Jak się jednak okazuje, początkowo miał się nazywać nieco inaczej. Originalnie w scenariuszu nie był to Mr. Bean, a Mr. White. Krótko po rozpoczęciu produkcji serialu twórcy zaczęli rozmyślać nad małym urozmaiceniem. I jedną z propozycji był nawet pan Calafior. Nieco później wybrano na całe szczęście właśnie Fasolę, która została z nami do dzisiaj i myślę, że wybór w tym wypadku był odpowiedni. A jeżeli macie jakieś swoje własne, warzywne propozycje na imię głównego bohatera, piszcie koniecznie w komentarzach. W wielu swoich produkcjach, a szczególnie tych nieco starszych, Rowan nie wypowiada nawet słowa. Całe skupienie idzie na jego mimikę twarzy, sposób bycia i dziwną, niecodzienną sytuację, w której się znalazł. Co samo w sobie jest już niesamowite. Człowiek, który milczy niemal cały czas, rozbawił i rozbawia wiele pokoleń bez przerwy. Jako że aktor nie nagadał się w tym przypadku za dużo, nie było problemu z jakimkolwiek tłumaczeniem, dubbingowaniem czy dodawaniem napisów. Tak też ta kultowa już seria mogła być bez problemu publikowana w niemal 200 krajach na całym świecie. Sam aktor powiedział w wywiadzie dla ABC, że według niego humor i postać Jasia Fasoli przyjęła się dosłownie wszędzie, dlatego że tak właściwie jego postać to uwięzione w ciele dorosłego człowieka dziecko. I oglądając jego wyczyny na ekranie, ciężko się z nim tutaj nie zgodzić. Tak samo jak aktor nie mówi za dużo po angielsku, tak nie mówi dosłownie nic po francusku. Zanim doszło do telewizyjnego debiutu serii, Atkinson przetestował postać Jasia Fasoli na mniejszej widowni w Montrealu. Żeby mieć pewność, czy humor trafi do każdej widowni niezależnie od kraju pochodzenia, nalegał, aby wystąpić przed widownią składającą się głównie z francuskich odbiorców. I jak możemy się teraz domyślać, próbne pokazy okazały się udane, tak samo jak późniejsza oficjalna seria. Mimo jego dość specyficznego zachowania na ekranie, aktor znacznie różni się od odgrywanej przez siebie postaci. Ukończył Uniwersytet Newcastle oraz Oxford. Nie zobaczymy go też w jego zielonym garbusie, no albo na fotelu przymocowanym do jego dachu, tylko w raczej nieco droższych samochodach. Dzięki zawrotnej karierze na wielu płaszczyznach, aktor dorobił się naprawdę ogromnego majątku szacowanego na 130 milionów dolarów. Skoro jesteśmy już przy jego kultowym aucie, warto wspomnieć, że sam aktor jest wielkim samochodowym fanem. A sama pasja zaczęła się już w dzieciństwie, kiedy prowadził traktor swojego ojca. Co więcej, pasja nie skupia się tylko i wyłącznie na kupowaniu aut za miliony dolarów. Atkinson pisze również artykuły dla czasopisma, który skupia się w całości właśnie na tematach samochodowych. Pasja nie zgasła nawet w momencie wypadku i to nie jednego. Jeden z jego samochodów, a dokładniej McLaren F1, brał udział w dwóch incydentach. Drugi był naprawdę poważny i skończył się szybkim spotkaniem z drzewem, w wyniku czego aktor zwichnął sobie ramię. Jego samochód oberwał jednak nieco mocniej, co patrząc na straty skończyło się zadziwiająco dobrze. Był to pierwszy przypadek w historii Wielkiej Brytanii, kiedy firma ubezpieczeniowa zapłaciła cały milion funtów. Pewnie od wielu, wielu lat w waszych głowach pojawia się pytanie, które nie daje wam spać po nocy. Pytanie, czy Rowan Atkinson faktycznie potrafi w taki unikalny sposób poruszać uszami. Zapytany o to aktor odpowiedział w wywiadzie, po prostu tak potrafię. Biorąc pod uwagę te bonusowe umiejętności, jego mimikę twarzy i sposób bycia przed kamerą, myślę, że nie znaleźlibyśmy lepszego twórcy jego ról. Bo tak właściwie jest już połączony z tą rolą na całe życie. Zaraz obok samochodów był i jest nadal fanem serii z Jamesem Bondem w roli głównej. Jak widać, marzenia się spełniają, bo to właśnie poprzez występ w filmie Nigdy nie mów nigdy z 1983 roku jego kariera poszybowała w górę. Lubi tą serię, był częścią jej powstawania i co ciekawe, może pochwalić się wyczynem, którego nie powstydziłby się sam James Bond. W trakcie lotu do Afryki razem z rodziną, pilot, który stał za sterami, zemdlał. Wtedy Rowan zdołał bezpiecznie utrzymać maszynę w powietrzu, aż do momentu ocknięcia się profesjonalnego pilota. Co więcej, po serii z Bondem i swoich wyczynach w przestworzach wcielił się w rolę agenta i otrzymał swoją własną serię. Mowa tutaj oczywiście o filmie Johnny English Reborn i jego kolejnej części Johnny English Strikes Again, która swoją premierę ma już 21 września w multikinie. Virtual reality. It's completely immersive and some people lose track of their actual surroundings. I think we can pretty much guarantee that's not gonna happen. The agent you've got in the field is making some progress. Target acquired. This is a job for the shoebox inflator. Don't open it in the car! I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek się wam podobał i czy wybieracie się już w piątek na samą premierę. Jeśli jednak nie dacie rady wybrać się w dzień premiery, Multikino ma na tą okazję specjalną ofertę M-karty. Dzięki niej bilety na wszystkie filmy od poniedziałku do czwartku otrzymacie za jedyne 14,90. Jeżeli jesteście uczniami albo studentami i chodzicie częściej do kina, myślę, że ta akcja będzie dla was naprawdę przydatna. Pamiętajcie też o ocenie filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie.